Święty Paweł dzisiaj bardzo wyraźnie i zdecydowanie powiedział i ma rację. Kto skąpo sieje, skąpo zbierać będzie. I teraz pomyśl, w jakie dziedziny życia, w jaką przestrzeń życia siejesz. Czy siejesz w dobro, które możesz ludziom rozdawać, czy siejesz modlitwę, która będzie powodowała, że będziesz ciągle na nowo uzyskiwał harmonię relacji z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, czy siejesz w sprawy materialne, pomyślmy, czy nasz portfel już się nawrócił, czy siejesz w sprawy te, które są ważne dla Kościoła, w co siejesz? Czy siejesz w cierpliwość? Czego ci brakuje? I w co naprawdę inwestujemy nasze uczucia, emocje i z czego nie możemy zrezygnować? A przydałoby się, żeby zrezygnować i żeby zasiać w to miejsce to, co może dać nam szczęście. W co siejemy? I bo zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie tam, gdzie siejemy, tam będziemy zbierać żniwa. Oby to nie były chwasty. Oby to nie były rzeczy kompletnie niepotrzebne ani do naszego rozwoju, ani do budowania relacji z innymi.